Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Christmas, a tu się dzieją dziwne rzeczy. Ja chyba nie ogarniam. Co stąd zjeżdżać? Okej, jesteśmy w miarę bezpieczni. Chyba. O co tu biega? Okej, mamy iść po dokumenty. Po PDA. Tam się leją. Ty, ja muszę bronić tego obozu. Poszedłem sobie po parę rzeczy, zarobiłem sobie trochę gotówki. A, to już po wszystkim, tak? Już zostali wymordowani wszyscy moi. O kurwa, jaka armia tam idzie. Gdzie ja mam granaty? Halo? Nie mam granatów? No przecież mam! Halo? Dobra, spadam stąd, coś się zgliczowało. Dobra, nieważne. Przeszedłem się, ogarnąłem sobie parę rzeczy, zarobiłem trochę gotóweczki, naprawiłem sobie Wintara. Mam trochę do niego amunicji, tutaj jest tylko trochę. Gdzie on jest? Wdarli się do środka? Strzelają mi na głowę! Może nie być koniec. No wiem, mordeczko, że to może nie być koniec, to jest tak wszystko pieniężne. Ale dobra, no nic. Nie wiem, czy chciałbym w nocy tam iść. Ale jak widać, nie mam wyjścia. Idziemy po dokumenty. Jeszcze tylko się tu ogarnę. Podejdź na dopłota. Witaj w naszym skromnym laboratorium. Udało się? Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Oj, oni ma... To jest drogie pewnie, co? 800. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Myślałem, że to się obraca, tylko ten efekt szyby. O, czajcie! mamy glitche. Dobra, opuszczamy lokal i idziemy po... Dobra, to mogę rozładować i wyrzucić w ogóle, bo jest mi całkowicie niepotrzebne. Idziemy... Tu ja będę widział. Idziemy po dokumenty, moi kochani. Źle. Totalnie, kurwa, nie tutaj. Okej, wystarczyło obejść ten mur. Już jest? Co to już? Ha! Zajebiście. Dobra, jeszcze tylko... A, dobra, rozejrzę się zaraz. No, nie tak. No, trochę creepy. Nienawidzę tych psów. Znowu coś się dzieje. Mega dziwne, co się odpierdziela. Może to są po prostu wpływ. Mamy to. Nie mogę myśleć. Iwan nagle nas zaatakował. Głosy w mojej głowie. Ta cholerna komisja przeciwna. Przynajmniej zdobyliśmy dokumenty. Musimy tylko dostarczyć je Sacharowowi. Cholera, psy zwęszyły nasz trop. Nie chcę. Nie! Ale armia tu jest. Trafić. To, że te lampki gasną, jak oni umierają, to jest pozytywne. Dobra. Jeszcze jeden tu. Ale farcik miał. No teraz już nie. Dobra, i plecnik będziemy mieli, ale najpierw to ja sobie wejdę tutaj. O, artefakt. O ile wejdę.
Mamy go? Mamy go. Ho! Co to za cudo? Korale mamy. No dobra. Wracamy do obozu. Udało się, mamy korale, mamy. No i kolejną... kolejną armię. Uwa, żadną kulą go nie trafiłem. Bo to zadanie nie jest proste. Jak widać. A to już się przeniosę na kałaszka. Priwiet. Dobra. Pozdejmowani. Szybki research. Nie, oni nie mają żadnych apteczek. Pewnie to jest jakoś wytłumaczone przez kwestię tego, że może próbowali się ratować i tak dalej. Nie wyszło im. I przez to nie mają ani środków leczących, ani bandaży. Dobra, siemano, jestem z powrotem, jak wam pomóc, mordeczki? A, to z drugiej mańki. Dobrze, no to jestem. Tylko biegnę sobie kawałek. Deal? Rozdaję headshoty jak szef. Dobra, jednak ta celność do czegoś się... Ej, kto jeszcze strzela? Do kogo ty strzelasz? Tu nikogo nie ma. Halo, gościu. Ja bym chciał wejść do środka, nie mogę, dopóki się strzelają. Tam ktoś jest jeszcze? Jaka rodzina? Wynieśli tylko kilka kulek w głowie. No, zdecydowanie w głowie. Okej, udało się. Udało się i idziemy sobie grzecznie... tutaj, dzień dobry. Załatwiamy sprawę, dostajemy kasiorę. Pewnie, albo jakieś informacje. Jak się masz, młodzieńcze? Dobrze, podejdziesz? Dziękuję. Udało się? Sprawiają nam problemy od momentu uruchomienia tego laboratorium. Mury są mocne. Ale wycie i inne hałasy z zewnątrz bardzo nam przeszkadzają. Nie trudno sobie wyobrazić, że prowadzenie badań, a nawet spanie w tych warunkach, to nie lada wyczyn. Na domiar złego czasem musimy wychodzić z bunkra, by zebrać próbki. Spędziliśmy wiele czasu nad tą sprawą. Pomimo wszelkich starań armii, by oczyścić ten obiekt, zombie ciągle wracają. Wszystko stało się jasne, gdy mój asystent zaginął, wyszedłszy dokonać pomiarów przy fabryce i wrócił jako jeden z zombie. To pole psioniczne. Pod jego wpływem każdy traci rozum i staje się zombie. Wynika to z nieodwracalnych uszkodzeń wyższych funkcji ludzkiego mózgu. Te stworzenia przestają więc być ludźmi. Tracą zdolności poznawcze i ich zachowanie jest pochodną czysto zwierzęcych instynktów. Dobra, stalkerzy byli martwi, proszę dokumenty. Szkoda tych młodych ludzi. Mam szczerą nadzieję, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Spójrzmy na te dokumenty. Bardzo ciekawe. Część moich podejrzeń się potwierdza. To zdecydowanie ciekawe. Really? Doskonale. Otrzymaliśmy odpowiedzi na wiele pytań. Ale potrzebujemy czasu na pełne zrozumienie. W tym przypadku najwyraźniej mamy do czynienia z konstrukcją stworzoną przez człowieka. Te dokumenty to instrukcja obsługi systemu chłodzącego tego urządzenia, znajdującego się w podziemnej części obiektu. To coś zużywa ogromne ilości energii. Sytuacja staje się jaśniejsza. Wygląda na to, że te przypływy... Okej, mamy tam zejść i... Okej. Drogi Lewusie, mam nowe dane. Wygląda na to, że uda nam się ustabilizować emisje psioniczne. Idzie do was pewien młodzieniec. Poczekajcie na niego i na dalsze instrukcje. Czekamy na instrukcje. Promieniowane krwawienie zmniejsza, ale ja znowu będę chodził na promieniowany i znowu będę zdychał. Bez sensu. Amunicja do SWD. Tak zrobimy i tak zrobimy. 2300. Dobra, niech będzie. Niech będzie.
Idziemy zatem. Ogarnąć to. Cicho. Poczekajmy, jeszcze nie idę. Znowu ich atakują, ale to Lebusze, nie według jest... moich danych, emisje psioniczne są wytwarzane przez niezidentyfikowane urządzenie znajdujące się pod fabryką. Pole psioniczne jest niestabilne z powodu usterki stacji chłodzącej urządzenia. Przesłałem wszystkie potrzebne informacje na twój PDA. Lebusie, według moich danych, emisje psioniczne są wytwarzane przez niezidentyfikowane urządzenie znajdujące się pod fabryką. Pole psioniczne jest niestabilne z powodu usterki stacji chłodzącej urządzenia. Przesłałem wszystkie potrzebne informacje na twój PDA. Schemat przedstawia dwa zawory służące do ponownego uruchomienia stacji. Musicie przestawić oba zawory. Zajmijcie pozycję, a ja poinformuję was, kiedy emisje psioniczne opadną do bezpiecznego poziomu. Deal. Witaj, najemniku. Podczas operacji działasz ściśle według moich rozkazów, jasne? Profesorze, czekamy na twój sygnał. Robi się. Czekamy zatem. Najemniku, dostałem informację od Sacharowa, ale burdel. Widzisz tę dziurę w ścianie? To nasza ścieżka. Najkrótsza droga do maszyny. Idź za mną i nie wysuwaj się naprzód. Tworzymy z chłopakami dobry zespół, tylko byś nam wchodził w drogę. Jasne? Jasne. Lebusie, poziom emisji psionicznych jest teraz najniższy. Rozpocznijcie operację. Modlimy się i trzymamy za was kciuki. Wymarsz. Dobra. No to wy nie tędy? Dobra, oni się nie chcą tutaj przeturlają, a my ich wystrzelamy, kolegów. Dobra, idziemy, nie ma co. Znowu jest chujowo na maksa. Już się dziwnie dzieje. Co tu jest? Ale zajebiście mi się strzela z tego kałacha. Ja w ogóle w jednym z... Między tym odcinkiem a poprzednim znałem, że przejdę sobie... Boże, jak jest głośno. Przejdę sobie do jednej z miejscówek i zamieniłem go z kałacha sobie na beryla. Okazało się, że nie do końca możemy osiągnąć wynik podobny do... Siemano, przechodzę. Wynik podobny do obrażeń i celności kałaszka. Co jest? Dobrze, siadło. I uznałem, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby z tego korzystać. Musiałem wczytać grę. Będę cię osłaniał. Parę rzeczy robić od nowa. No ale jesteśmy, powiedzmy, że... Jesteśmy w miejscu, powtarzam. Naszym celem jest przestawienie dwóch zaworów i ponowne uruchomienie stacji chłodzącej. Okej. Okay. Dwóch z was jest potrzebnych przy zaworze, a dwóch idzie ze mną. Najemniku, wyjdź na dach i osłaniaj oba oddziały. Na ten dach? A, tędy. O, puśćcie mnie! Okej, idziemy zatem osłaniać dwa oddziały. To będzie ciekawe, bo nie wejdę do... Jesteśmy w hangarze. Przestawiamy zawór. Daj szansę! Jesteśmy przy zaworze, możemy zaczynać. Daj szansę, kolego. Nie traj czasu, najemniku. Idź za mną. No, czyż jestem? Jesteśmy na pozycji. Dach czysty. Przestawiamy zawór. Dobrze, jesteś na pozycji. Nie ruszaj się stamtąd. Zawór przestawiony. Rozpocząć aktywację. Dobra, trzeba ich tu pozdejmować, ewidentnie. Ale ich tu jest pełno. Ej, dobrze, że się podjąłem jednak naprawy tego... Co jest? Kładziemy ich wszystkich!
Dobra, już, daj szansę. Kurde, gówno widzę, mogłem to robić w dzień. God damn it, byłoby łatwiej. Co ja mam zejść? Chwila, co jest? Nie pozwala, by zombie zbliżyć do stalkerów. Dobrze, nie pozwalam. Czy co? Boże, jestem najgorszy. Strzelanie i teraz ci się zjebałem na dół. Świetnie! Najlepszy snajper. Atakują ze wszystkich stron. Już, daj szansę. Przecież wchodzę z powrotem. Sialalalalala. Nic się nie stało, to nie był fuck up. Wszystko było zamierzone. Ale spadłem znowu. Wszystko gra. Taki był plan. Wszystko jest okej. Powiem wam, że jest ciężko tutaj, ale przynajmniej wiem teraz, gdzie oni idą. O! Ilu ich jest? Są wszędzie. Gówno widzę! Jak ja mam wam pomóc? Jak ja mam wam pomagać? To jest nienormalne, to jest jeden z zaworów dopiero. Gincie! One tu włażą! Siemano! Kogo ty strzelasz? Gdzie oni są? Co do chuja? Dobra, jeszcze 10 sekund. Najgorzej, nie mogę przełączyć trybu ognia. Świetnie, stacja chłodzenia znowu działa. Pole psioniczne jest stabilne, czas się stąd wynosić. Udało ci się. Moje czujniki wskazują, że poziomy emisji pszenicznych opadają. To znaczy, że stacja chłodząca jest stabilna. Bo nie mogę go trafić! Mam nadzieję, że w Jantarze będzie odtąd spokojniej. Dziękuję, najemniku. Przy okazji odbieram silny sygnał od Strywoka. Musi być niedaleko od ciebie. Kieruję się prosto do czerwonego nasu. Zajebiście, zajebiście. Mamy Strywoka, ale ja jeszcze chciałbym, bardzo mi zależy przynajmniej. Tak powiem, bardzo mi zależy. Chciałbym i to jest rzecz prawie pewna. Wymarsz. Sprawdzić tych ludzi w tych pancerzach, ale oni nic nie mają. Żadna broń, kurwa, wszystko wybucha. Tędy. W mordę jeża, nie tędy. Zupełnie złą... Nic nie widzę! Zupełnie złą stronę pobiegłem. Co ty się pierdala, mento? Czajcie? Jest tak źle. Jest tak najgorzej. Najemniku, szybciej, jesteś blisko Strywoka. Nawet nie mam szans go ani dogonić, ani zastrzelić. Bo nie. Zakończ swą pogoń, najemniku, inaczej zginiesz. Nigdy. Nie wiem, co się dzieje. Ja pierdolę, jak ja mam go dogonić? Dobra, jebać to, po co mi to? Dawaj, Energola, gonimy Strywoka. Ja pierdolę, nic nie widzę. Gdzie on jest? Uciekł, spierdzielił. Przez Mozyś przebiegł elo. Nie ma go. O, serio, ale mnie dojechali! No najgorsze jest, kurwa, to, że nic nie widzę, nie? Absolutnie nic nie widzę.
taki rozstrojenie oczu, mózgu, wszystkiego. Widzę ich podwójnie, nie wiem czy jest ich tam 4 czy 20. Ale to chyba jest końcówka już gry, wbrew pozorom. O, teraz to macie przejebane. Naprawiłem. Oddałeś się? Co tam? Najemniku, wysadziłem tunel. Nie postrzegasz mnie. Dotrę do centrum zony bez względu na cenę. I co teraz? Sygnał Strzałka zniknął. Zgubiliśmy go. Poszedł w kierunku zwęglacza, stamtąd już niedaleko do centrum zony. Przejście przez zwęglacz bez prototypu byłoby dla nas samobójstwem. Żeby dorwać Strzałka, musimy przejść przez Limańsk. Prowadzący tam tunel zaczyna się zaraz za mostem. Kurde, prawie go miałem. Do miasta można dotrzeć tylko w ten sposób. Most da się opuścić z drugiej strony, ale to teren bandytów. No to zabijemy bandytów i możemy... Cholera, musi być jakieś przejście na drugą stronę. Może jest inna droga na drugi brzeg. Tylko leśnik może nam pomóc dotarć do Limańska. Mówią, że staruszek znajduje bezpieczne ścieżki tam, gdzie nigdy wcześniej nie był. Jego chata stoi na skraju Czerwonego Lasu. Najemniku, znajdź leśnika. Dobrze, tak zrobię. Pójdę szukać leśnika. A tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Nie możemy ich powstrzymać szybciej. Co to był za dźwięk? To było dziwne. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się już w następnym, już niedługo. To by było na tyle. Spierdalaj, co we mnie celujesz. Bez odbioru.